Oj, Luna, tu jesteś. Gdzie ty się podziewałaś? Wszystko gra? Dzięki, że przyszłaś, Nina. Muszę porozmawiać z najlepszą przyjaciółką na całym świecie i fajnie, jak posłuchasz. Ale coś się stało? Tak, Simon. Co, a więc wszystko mu powiedziałaś? Tak. Co? Znaczy, nie, mniej więcej, Nina. Byłam już dosłownie o mały krok od wyznania mu całej prawdy i tego, co do niego czuję, ale... Ale on mnie uprzedził i powiedział mi coś okropnego. Co takiego? Że jest zakochany w Ambar. Co? Tak, Nina, miałam tak samo, jedno wielkie co? Ale tak, niestety, to prawda, na serio powiedział mi, że to coś naprawdę silnego i... Ale czekaj, Luna, jak to możliwe, że on mógł się w niej zakochać? Co takiego? Kto jest zakochany w kim? Powiedzcie, nie trzymajcie mnie w niepewności. Sorry, a ty nie miałaś przypadkiem nagrywać teraz Opena zamiast podsłuchiwać innych? Och, tak wiem, ale musiałam wyjść na chwilę odetchnąć, bo fani po prostu nie dają mi spokoju. Wszyscy chcą mieć foteczkę z największą gwiazdą. Mną. I przypadkiem usłyszałam, że mówicie o tajemniczej miłości. Opowiecie mi? Nie, to coś prywatnego, Jasmine. Mm. Dobra, ale ja świetnie utrzymuję wszystko w tajemnicy. Jasne, szczególnie wtedy, kiedy robisz z czegoś filmik i wrzucasz go do internetu, tak? Taki jest zamysł. Ale możecie być spokojne, nie wrzucę żadnych imion, dam tylko wskazówki. Nie! Jasmine, nie możesz tego zrobić, nie możesz publikować niczego, co tutaj mówimy. Dziewczyny, jestem to winna moim fanom. Możemy spróbować tyle. Nie, wiesz co, Jasmine, mam dosyć, że razem z Delphi mieszacie się do życia innych tylko po to, żeby zdobyć kolejne odsłony i lajki. W pełni zgadzam się z Niną. Co się z wami stało, Jasmine? Wcześniej publikowałyście razem z Delphi naprawdę ciekawe, wartościowe filmiki, ale teraz liczą się tylko zwykłe plotki, bla, 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 bla. To prawda. Myślę dokładnie tak samo jak wy. Mnie też to się wcale nie podoba, tyle że właśnie tego chcą słuchać nasi fani. A więc opowiedzcie, przyjaźnijcie się z tą dziewczyną. Powiedzcie mi coś o tym chłopaku. Okej, nie chcecie nic powiedzieć? Nieważne, sama się wszystkiego dowiem.